Witam wszystkich w dziewiczym odcinku gościnnym podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. I nie mogło być innego pierwszego gościa niż Ewelina Zajączkowska, z którą współpracuję od ponad roku. I myślę, że nie rozwinąłbym się do tego stopnia, gdyby nie jej obecność. Ewelina jest królową copywritingu w branży nieruchomości. Zajmuje się głównie trudnymi tematami, jak strategie, komunikacja, wizerunek. Praktycznie nie ma tam klepanki na znaki. Prywatnie śpiewa, uprawia pole dance i lubi ziemniaki. Cześć Ewelina. Cześć Daniel. Właściwie wszystko się zgadza. Najbardziej lubię ziemniaki z tego wszystkiego. Mówi się, że copywriterzy to są takie couch potato, więc coś w tym jest. W moim przypadku jest. Zdecydowanie tak. Dobrze, mamy tutaj jakąś strukturę i postanowiłem sobie, że pierwsze moje pytanie będzie, co ostatnio napisałaś za pieniądze? Generalnie mało jest już rzeczy, które piszę nie za pieniądze, a raczej zdecydowana mniejszość, chociaż tam na boku sobie próbuję coś swojego stworzyć. Zresztą o tym też dobrze wiesz. Ale ostatnio za pieniądze napisałam pół strategii komunikacji. Właśnie pół strategii komunikacji. To z takich rzeczy może nietypowo copywriterskich, copywritingowych, a z takich typowych no to pisałam posty na social media dla jednego z deweloperów. A możesz zdradzić dla kogo, czy NDA? NDA niestety. W mojej branży jest tego dużo, Koda. Na każdym kroku, także... To jest też powód, dla którego początkowo nie miałam. Tak, no nie można, ale jakby naturalny system poleceń działa. Także nie jestem bardzo stratna na tym. Okej, kumam. Kolejne pytanie miało być inne, ale skoro przy tym jesteśmy, to powiedz mi, skąd decyzja o copywritingu? Z przypadku, dlatego że w zasadzie odkąd zaczęłam pracować w nieruchomościach, czyli gdzieś od 2016 roku, zaczęłam pracę w marketingu po prostu i każdy mój pracodawca zobaczył, że mam jakąś taką chęć, no i może nie talent, bo to by było za dużo powiedziane, ale jakąś taką zdolność do pisania, do takiego zwięzłego przekazywania myśli, więc w każdej mojej pracy zajmowałam się pisaniem. Czy to na początku, jak organizowałam eventy dla najemców, to pisałam do nich zaproszenia, czy jakieś czy artykuły na rozkładówkę jednego z czasopism dostępnego po prostu za darmo dla mieszkańców okolicznych i najemców. Później, jak organizowałam eventy branżowe, pisałam treści na stronę www, zaproszenia, treść ofert sponsorskich i tak dalej, więc ja zostałam wrzucona trochę w ten copywriting, chociaż wtedy wcale nie wiedziałam, że to jest copywriting. To było dla mnie pisanie i w pewnym momencie, kiedy pracowałam w agencji PR, gdzie też głównie pisałam informacje prasowe i inne takie dokumenty, i w pewnym momencie okazało się, że muszę przejść na połowę etatu z uwagi na to, że zaczęła być pandemia. Więc przeszłam na pół etatu no i stwierdziłam, że mam 4 godziny wolne i muszę coś z tym czasem zrobić. Ja jeszcze wtedy mieszkałam w Warszawie, więc no koszty utrzymania dość wysokie i trochę miałam też nóż na gardle, więc sobie wymyśliłam, że będę pisać takie teksty na zlecenie. Znalazłam sobie, że to się nazywa copywriting. No i złożyłam pierwszą ofertę i zaczęłam pisać. Trochę tam dorabiałam, pisałam wtedy, wstyd się przyznać, za chyba 6 zł, za 1000 znaków. Ale dla mnie jako, powiedzmy, takiego początkującego w branży, to było... No, myślałam, że takie stawki po prostu są. Powszechne. Myślę, że każdy z nas to przerabiał. Prawie każdy. Nie znam... Chociaż nie, mój kolega z byłej pracy powiedział, że miał kiedyś jedno zlecenie na copywriting, dostał
80 zł za 1000 znaków, ale to była odwrotna sytuacja i klient nie wiedział, ile ma zapłacić. I ten tak z dupy powiedział 80 zł, no dobra. I okazało się, że mój kolega z pracy, który nie jest copywriterem, zarabia na 1000 znaków więcej niż ja podówczas, bo mi wychodziło wtedy chyba 30 zł, więc całkiem śmieszna sytuacja. Ale to mówi, że jednorazowe takie zlecenie, więc nie biczowałem się tym, żeby sobie dopieprzać, ale śmieszna historia. To w takim razie powiedz mi, skoro copywriting w przypadku, dlaczego nieruchomości? Wiesz, jeszcze tak kontynuując może, bo jakby ta część opowieści jest związana z częścią, o której już opowiedziałam, więc jako że weszłam w ten copywriting, to ja to stwierdziłam, że już nie będę w ogóle pisać dla nieruchomości, bo wypaliłam się w tej branży zwyczajnie. Wkurzała mnie, byłam wtedy chyba 4 lata w branży, denerwowała mnie branża, ludzie w niej się znajdujący i tak dalej. Stwierdziłam, że teraz będę pisać o wszystkim, jak prawdziwy copywriter, bo takie jest przekonanie, że prawdziwy copywriter to pisze o wszystkim. No i tak się bujałam przez rok chyba. Wtedy się właśnie poznaliśmy z Danielem i pamiętam moje nędzne próby utrzymania się na powierzchni, jak chciałam pisać i o wszystkim, potem chciałam pisać o gamingu, potem chciałam pisać jeszcze o czymś innym. No i w końcu wróciłam. Wróciłam do tej specjalizacji w nieruchomościach, bo po prostu odpoczęłam, to po pierwsze. A po drugie, szkoda mi było tego czasu poświęconego branży, tej wiedzy, którą zebrałam, bo współpracując na przykład w konferencjach, organizacji, ja miałam bardzo dużo kontaktu z ludźmi z branży, to znaczy z inwestorami, deweloperami, ja z nimi rozmawiałam na temat rynku i tak dalej i to wszystko jakby zostało i trochę było mi już później, jak odpoczęłam właśnie, szkoda nie wykorzystywać tego. No i z drugiej strony, pisząc o wszystkim, finansowo tonęłam, bo czasem zdarzało się, że zarabiałam po 300-400 zł miesięcznie, a ZUS już miałam duży, więc płaciłam 1500 zł. No ciągnęłam z oszczędności, ale te oszczędności, no cóż, no wiadomo, że nie wystarczyły mi na długo, bo ja nie jestem osobą, która podejmuje przemyślane decyzje, więc etat też rzuciłam, bo w międzyczasie rzuciłam etat tak jakby z dupy. Czyli po prostu rozstałyśmy się z moją szefową, ja bez żadnego praktycznie planu. Stwierdziłam, że dobra, to będę copywriterem teraz. No, a wracając do nieruchomości, no to właśnie po tym czasie, po roku pisania o wszystkim, stwierdziłam, że wracam i to chyba była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo razem z powrotem do branży moje zarobki zaczęły zwyczajnie rosnąć i to nie o 5-10% miesięcznie, tylko o, nie wiem, 150-200%. Dobry wynik. Dobry wynik. Czasem widzę, że ludzie się obrażają na swoje, nie wiem, wykształcenie, bo 5 lat rycia na studiach medycznych i po prostu masz tego dosyć i nie będziesz tego robić, albo ktoś pracował w logistyce ileś tam lat i też nie chce tego robić, ale robić coś, a pisać o tym, zresztą tak jak twój przykład pokazuje najlepiej, czy mój przykład, gdzie też w ubezpieczeniach siedziałem, był mobbing, była ciągła presja, praca za psie pieniądze, no ale cholera, ta wiedza to jest jednak warta, nie? No tak, szczególnie, że wiesz, jak jesteś tak bardzo blisko jakiegoś tematu, to jakby klienci widzą w tym wartość po prostu. I nawet w moim przypadku, jak ja nie miałam żadnego portfolio, bo no niestety dotychczasowa współpraca totalnie nie pozwalała mi ujawniać, dla kogo pracowałam, z kim pracowałam, dla kogo pisałam. No, to na podstawie samej wiedzy ja zdobywałam kolejne zlecenia. Nie musiałam pokazywać portfolio, tylko po prostu podchodziłam do klienta, klient widzi, że mam wiedzę. Dobra, to pracujemy razem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc to też jest pewna wartość, jeżeli człowiek nie ma portfolio, to przynajmniej ma tą wiedzę, którą się może pochwalić i którą może klienta przekonać. Jasne. Warto się wozić na tym, naprawdę warto się na tym wozić, tym bardziej, że teraz ta specjalistyczna wiedza jest jeszcze bardziej w cenie, kiedy mamy konkurencję ze strony ChatGPT, a on no, ma wiedzę, ma
szerszą wiedzę niż którykolwiek copywriter kiedykolwiek będzie miał, ale nie ma tej wiedzy specjalistycznej. No, nie przechodził tego, co my, nie organizował eventów, nie przychodził do niego klient do biura z pretensjami, dlaczego zapłacił o 3 zł więcej niż w zeszłym roku, czy coś w ten deseń i nie rzucał bluzgami. Więc to jest warte i tak jak mówisz, wybór specjalizacji, chcę to podkreślić, wybór specjalizacji dał ci drastyczny wzrost zarobków i pozwolił wyjść z trudnej sytuacji. To coś, czego copywriterzy się obawiają, no bo domyślnie zakładają, że im więcej zleceń obrobię, im szerzej zarzucę sieci, tym więcej ryb złapię, tym bardziej się najem. Ale to nie jest sztuka złapać 1 000 000 płotek, ale na przykład złapać jednego wieloryba i mieć żarcia na cały rok na przykład. Dokładnie. Ten deseń. A skoro o żarciu, to takie ciekawe pytanie, czy w nieruchomościach jest siano? Czy w pisaniu o nieruchomościach jest siano? Jak sobie przejrzysz na przykład jakieś zlecenia na grupach copywriterskich na Facebooku czy Usme, to wydaje się, że nie ma. I to też zanim się zdecydowałam, że wracam, to też był mój taki jeden większy bloker przed tym, żeby jednak wybrać sobie jeszcze jedną, dwie specjalizacje. I na początku faktycznie tak zrobiłam, że jeszcze pisałam, że jestem copywriterem marketingowym, powiedzmy, takim dla branży marketingu, tak? Ale faktycznie jak wejdziesz bardzo głęboko w branżę, to okazuje się, że jest więcej klientów niż zleceń mogłabym obrobić ja sama. Bo to nie są klienci, którzy ogłaszają się, znaczy są oczywiście ogłoszenia czasem na grupach. Ja też nie siedzę tam non-stop, żeby na to patrzeć, ale to są klienci, którzy raczej nie siedzą w grupach, a szukają na własną rękę. Do mnie na przykład bardzo wielu klientów trafia z wyszukiwarki internetowej. No, w zeszłym miesiącu 4, z czego 2 współprace wyszły i teraz jesteśmy w trakcie. Tak. Dokładnie tak było. Więc tak, jest, to jest branża, w której jest siano. Zdecydowanie, chociaż tak porównując na przykład do branży IT, to myślę, że trochę mniejsze niż właśnie w tej branży IT. No ale jest z czego żyć. Także jakby ze stałych współprac mam fajną sumę na koncie, także jeszcze mogę sobie odłożyć na kolejny miesiąc, gdyby coś się tam stało, albo gdybym potrzebowała po prostu większej ilości gotówki. Także zdecydowanie jest tutaj kasa. Okay, no i teraz konkurencję zapraszam, zaprosiłam. Jakby tak to mogło brzmieć, ale naprawdę jest więcej zleceń niż jedna osoba może obrobić. Ja też mam konkurencję w branży już, ale jakby nie mamy żadnych, nie ma tu żadnych kłótni ani złych emocji między nami wszystkimi, tylko sobie wszyscy po cichutku pracujemy. I tyle, no bo tego jest po prostu sporo. Owszem. Kolejna rzecz, której copywriterzy, zwłaszcza na początku, nie widzą, to jest to, ile na rynku jest roboty. Ludzie myślą, że w ostatnim czasie spadła liczba zleceń, że nie wiem, good content umarło i razem z nim cały copywriting umarł. To nie jest prawda. To zdecydowanie nie jest prawda. Tak jak mówisz, jak weszłaś głębiej w branżę, nagle się okazało, że tej roboty jest więcej niż jedna osoba może przerobić. No to też jest powiązane z tą wiedzą, tak? Z tą wiedzą nieruchomości. Jak wiesz, gdzie uderzać, wiesz, jacy są poszczególni gracze na rynku, no to masz zlecenia po prostu, bo nawet możesz sam napisać do kogoś i po prostu zapytać, czy masz dla mnie zlecenie jakieś, czy trzeba ci pomóc i tak dalej. Tak. Tutaj ciekawostka, bo w międzyczasie i mnie trafiło się zlecenie z nieruchomości, chociaż broniłem się przed nim rękoma i nogami i gdyby nie moja rozmówczyni, to pewnie bym go nie uniósł, ale ostatecznie skończyło się dobrze. Pamiętam, że mówiłaś kiedyś, że branża nieruchomości pod względem marketingowym jest skostniała. Chcesz coś powiedzieć na ten temat? Wiesz co, nie jestem pewna, czy tak było, czy ja miałam takie wrażenie. To z jednej strony, bo ja tak pomyślałam, ja miałam takie wrażenie w jakimś 2017-2018 roku, jak pracowałam w
konferencjach branżowych i wtedy no, faktycznie miałam bardzo specyficzne towarzystwo na tych konferencjach. To byli właśnie, to nie byli marketingowcy, to byli raczej prezesi i tak dalej. I być może wydawało mi się, że po prostu ten marketing nieruchomości tak wygląda, jak oni mi o nim opowiadają. A często jest tak, że po prostu prezesi firm no po prostu się tym nie zajmują, tak? I marketing sobie gdzieś tam swoją ścieżką kroczy i tak dalej. Czy dalej uważam, że jest skostniała? Nie, dlatego że teraz mam dużo, bardzo dużo kontaktu z marketingowcami. Czasy poszły do przodu, technologia poszła do przodu i widzę, że jakoś jest no po prostu inaczej, że chwytają się tej technologii, a właśnie dzisiaj nawet przeczytałam nagłówek, bo nie miałam chwili, żeby przeczytać cały artykuł, że deweloperzy bardzo mocno korzystają ze sztucznej inteligencji, także widać, że coś idzie, tak, do przodu. Jasne. Grunt, że się rusza. No niestety moja branża jest nadal, powiedziałbym, skostniała. Też może za mało się obracam wśród marketerów ubezpieczeniowych, ale mam wrażenie, że wiele firm, zwłaszcza tych dużych, wychodzi z założenia, że skoro jestem duży, to ja nie potrzebuję marketingu. Mam takie wrażenie, że po prostu mamy ileś tam procent tego rynku, mamy ileś tam set, czy tam ileś tysięcy agentów ubezpieczeniowych i oni nam przynoszą składki i właściwie dopóki nie zacznie się to całkiem sypać, to my nie musimy nic więcej robić. Bloga? Nie, po co? Przecież mamy agentów, nie? A tu się okazuje nagle, że konkurencja rośnie. Coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. Dobra, nieważne. Może cię jakoś naprowadzę, może to było coś ciekawego, może to był przepis na lekarstwo na raka, może warto to odzyskać. Wiesz co, chyba aż tak ważne to nie było, bo chciałam się wtrącić, więc raczej, trzeba było atakować, a w sumie skoro temat... Jasne, z nas dwojga to ja jestem gaduła, ale skoro już w sumie padł temat chorób, to chciałem pogadać o rolce, którą u ciebie widziałem i też prywatnie wiem, że cierpisz na stwardnienie rozsiane. A mimo to, pomimo tego, że pracujesz krócej niż ja, zarabiasz praktycznie więcej niż ja. Za co wielkie brawa. Czy coś możesz powiedzieć na ten temat? Czy bardzo mnie interesuje to, jak sobie z tym na co dzień radzisz, że pomimo tego, że nie jest ci lekko, to i tak dajesz radę, pniesz się do góry, rozwijasz się i po prostu mówiąc kolokwialnie, zarabiasz dobry hajs. Bo też często się spotykam z takim poglądem, że właściwie nie z poglądem, z postawą, że copywriter, zwłaszcza początkujący, jak dostaje coś więcej do roboty, to odpuszcza, bo mu się nie chce. Miałem taką sytuację, gdzie dziewczyna zgłaszała się do mnie na zlecenie i pytała mnie o maila i powiedziałam jej, że mail przecież jest w ogłoszeniu. A ona na to, że nie wie, czy znajdzie to ogłoszenie. I spytałem, czy to mam ci dać tego maila, tak? Tak, dziękuję, poproszę. Że jest takie lenistwo, chodzenie na łatwiznę, że unikanie ciężkiej pracy, może nie ciężkiej, ale takiej pracy, która no, nie jest sexy, ani nie jest przyjemna, może coś w ten deseń, bo wiem, że łatwo pewnie nie jest. Wiesz co, ja bym wyszła od tego, co powiedziałeś, to słowo klucz, cierpisz na stwardnienie rozsiane. Generalnie ja nie cierpię tak na co dzień, bo ja mam taką wersję choroby, że żyję normalnie zasadniczo. Ja ani nie jestem w jakiś sposób niepełnosprawna psychicznie. No, może lekko mam problemy z pamięcią czasem i czasem brakuje mi też słów i tracę wątki. Dzisiaj akurat nie, więc mamy szczęście. Ale ani nie jestem niepełnosprawna fizycznie, bo cały czas mogę biegać, skakać i nic mi się nie dzieje, więc to ma bardzo duży wpływ na to, czy mi się chce pracować, czy nie. A druga sprawa jest taka, że mimo, że jestem chora, to po prostu muszę pracować, muszę zarabiać, muszę żyć. Tak? To nie jest tak, że ja się teraz położę do łóżka i nie będę wychodzić i zobaczymy, co się stanie, albo pójdę na jakiś zasiłek i tyle. Bo ja się czuję po prostu dobrze. Wiadomo, że są ludzie, którzy
naprawdę cierpią na stwardnienie rozsiane z uwagi na to, że dostała im się taka trudniejsza wersja choroby. Mi się dostała ta łatwiejsza i ja bardzo szybko zaczęłam się leczyć. Ja dostałam bardzo szybko na NFZ, to jest takie względne pojęcie, ale ja po 9 miesiącach, po pierwszych objawach, po pierwszym rzucie dostałam leczenie. Więc to też ma bardzo, to ma ogromny wpływ na to, jak ja się teraz czuję, jak funkcjonuję. I no nie wiem, żyjąc, właściwie ja żyję tak, jakbym jej nie miała, bo ja jej po prostu nie czuję. Czasem, tak jak mówię, brakuje mi tych słów albo się zapętlam, albo coś. Co powoduje frustrację oczywiście, ale myślę, że jak ktoś jest na przykład zmęczony psychicznie mocno i jest przepracowany, to ma podobne objawy i tyle. Nie traktuję tego, jakby to było coś wyjątkowo przeszkadzającego mi w życiu. Może tak. Dzięki za tę wyczerpującą odpowiedź. Pytam dlatego, że czasem zdarza nam się rozmawiać i mówię, Boże, jak mi dzisiaj się nie wyspałem, jak mnie boli głowa, a ty odpowiadasz na to, stary, mnie codziennie boli głowa od już tam lat, nie? I to tak, prawda. O czym ty mówisz? Chociaż albo ostatnio mi nie boli. No to dobrze, to się cieszę. Albo to, co czasem też mówisz, żeby się nie przepracowywać, bo jak się przepracowujesz, to odpokutujesz i odchorujesz, że się przepracowywałaś kiedyś i całkiem możliwe, że to z tego to wylazło, że się ujawniło? Tak, możliwe, że to na skutek stresu, bo to mi wylazło wówczas, jak studiowałam dwa kierunki, ćwiczyłam, wiodłam intensywne życie takie towarzyskie, ze znajomymi wychodziłam i tak dalej i jeszcze robiłam wolontariat u posłanki w Opolu, także no możliwe, że to od tego. I jeszcze coś chciałam powiedzieć i to było ważne, więc możemy mnie spróbować naprowadzić. Od tego, co ty powiedziałeś, chciałam zacząć. Mobbing? Nie. A, wiem, że odkąd przeszłam w ogóle na swoją działalność i zaczęłam zarabiać, znaczy, bo oczywiście zarabianie pieniędzy typu 300 zł też jest stresujące, a jak jestem zestresowana, to oczywiście to też się odbija na moim zdrowiu. I jak wyszłam z tego, zaczęłam sobie zarabiać spokojnie na swoim te pieniądze, to okazało się, że rok do roku mój rezonans wyszedł dużo lepszy. To znaczy nie miałam żadnych zmian nowych. Oczywiście te, co zostały stare, no to zostały, no bo to jest niestety nieodwracalne i tyle. Ale nie miałam nowych zmian, nie miałam zmian aktywnych, więc zadziałały na pewno leki, bo nie będę tutaj ściemniać, że leki nie dają mi nic, bo na pewno dają. Łącznie ze skutkami ubocznymi, no ale to już trudno. No i oczywiście spokojniejszy tryb życia. Ja też się przeprowadziłam z powrotem do mojego miasta rodzinnego. Narzeczony mnie tutaj przyciągnął z powrotem. No i mam dużo większy spokój i dlatego też myślę, że ta choroba mnie tak mocno nie atakuje w tym momencie. Zobaczymy, co będzie w przyszłości, aczkolwiek jestem dobrej myśli i tyle. Też jest ciekawe, co mówisz o tej redukcji stresu, o przeprowadzce, o tym, że masz mniej ciśnień, o pracy na swoim. Właściwie to chciałbym spytać o tę pracę na swoim, bo tak dosyć płynnie do tego przeszłaś, że dopiero jak wyszłaś na swoje, to poczułaś, że żyjesz i że pracujesz, tak? Bo to jest, jeśli nie największy krok w karierze copywritera, owszem, są tacy, którzy zaczynają na freelancie i nie znają smaku etatu, są tacy, którym to się nawet udaje. Znam, zdaje się, Gosia Kalbarczyk, nie była nigdy na etacie i to jest fajne, ale dla mnie to jest trudne na przykład i w sytuacji, kiedy nazwijmy to nie stać cię na to, żeby sobie zacząć na freelancie, to jest, powiedziałbym, najtrudniejsza decyzja, jaką można podjąć, bo decyzja o odejściu z pracy do innej pracy można powiedzieć, że jest łatwa. Przechodziłem z pracy kilkakrotnie i zawsze to oznaczało wzrost zarobków, to znaczy stawki godzinowej, bo nie zawsze zarobków i to jest fajne, ale wyjście z etatu i ten strach przed tym, Boże, skąd ja wezmę klientów, Boże, a jak nie będę miał klientów, a jak mi nie wyjdzie, a jak będę musiał wracać na etat, co ja wtedy zrobię? Tutaj kredyt, tutaj dziecko, tutaj jakieś, nie wiem,
remonty czy coś tam i może masz jakieś tipy, jakieś rady dla osób, które siedzą na zwłaszcza na toksycznym etacie, gdzie czują się niedoceniani, niedoopłacani, ale mimo to ciągną to, bo się boją co dalej, albo stwierdzają, że w sumie to mnie w życiu już nic nie czeka, nie wiem, mam 10 lat do emerytury, to jeszcze przesiedzę, czy coś w ten desen. Jakbyś tutaj mogła coś dodać, może zainspirować. Znaczy tak, ja formalnie też nigdy nie byłam na etacie, bo odkąd zaczęłam pracować, no to najpierw pracowałam o umowie na staż, na umowie o staż w Brukseli. Potem przeszłam jakby tak płynnie w B2B pracę i odkąd zaczęłam pracować, to pracowałam na jakichś takich śmieciówkach, powiedzmy. I też jakby etatu nie miałam, aczkolwiek każda z tych prac, na której pracowałam B2B, była taką pracą, w której faktycznie miałam szefa, miałam 8 godzin pracy i tak dalej. To też nie było tak, że mając B2B mogłam sobie dowolnie kształtować dzień pracy. I co? I jak to zrobić? Ja, jak już powiedziałam wcześniej, nie wiem, jak to zrobić mądrze, bo ja to zrobiłam bardzo głupio. Też miałam bardzo marne oszczędności, ale stwierdziłam, że jestem tak zmęczona taką pracą dla kogoś, że no po prostu nie dam rady poszukać kolejnej pracy, chociaż próbowałam. Byłam na 2 rozmowach kwalifikacyjnych, ale no niestety przeraził mnie chyba zakres obowiązków i chociaż wiem, że na freelancingu jest tego o wiele, wiele więcej, ale przynajmniej wiem, dla kogo to robię, że robię to po prostu dla siebie. Jakbym miała jakieś rady udzielić osobom, które siedzą na toksycznym etacie, mają kredyt, rodzinę i tak dalej, to nie chciałabym tego robić, dlatego że to jest ogromnie ważna decyzja, jeżeli masz na utrzymaniu członków rodziny, jeżeli masz dziecko. Z jednej strony, z drugiej strony to jest też taka patowa sytuacja, że psychika też jest krucha i też to wpływa wszystko na, też to po prostu wpływa na zdrowie i po prostu szkoda siedzieć w takiej pracy, wiedząc, że to ma tak destrukcyjny wpływ na ciebie, na jako pracownika. Więc chciałabym się tutaj raczej chyba powstrzymać, bo to jest za duża odpowiedzialność i nie chciałabym, żeby ktoś po prostu rzucił pracę na skutek tego, co powiedziałam. Ja to zrobiłam bardzo głupio, ale ja nie miałam ani kredytu, nie miałam dziecka, ani rodziny takiej bliskiej, w sensie męża, dzieci, ani nic takiego. Nie miałam też swojego mieszkania i tak dalej, mogłam się dowolnie przeprowadzać, mogłam liczyć na pomoc rodziców w razie czego. Więc to są takie tematy, które trzeba sobie wewnętrznie przegadać z samym sobą i z całą rodziną otaczającą taką osobę. No i trzeba po prostu wziąć za to odpowiedzialność. Czy przechodzisz już tak na hura na freelancing, czy jednak szukasz jakiegoś innego miejsca i gdzieś na boku sobie po prostu ten freelancing rozkręcasz. Odpowiedziałam? Tak. Wiesz, to nie jest tak, że jeśli zrobiłaś coś dobrze, to możesz doradzać. Także jak zrobiłaś coś źle, to możesz doradzać, możesz powiedzieć, nie róbcie tego. Na przykład nie rzucajcie etatu na rynku. Wiesz co, ja bym nie powiedziała, że nie róbcie tego, bo generalnie gdybym tego nie zrobiła, to nie odważyła się chyba nigdy. Ja po prostu byłam produktem okoliczności w tamtym momencie, bo okazało się, że nie mam pracy i co mam teraz zrobić? Trochę już pisałam wcześniej za te 6 zł. Był good content i sobie tak tłumaczyłam, że kurde, jak nie pyknie, jak nie znajdę sobie klientów, no to pójdę pisać na good content. Wtedy było jeszcze bardzo dużo zleceń. I sobie obliczyłam, ile mogę tam narobić tych tekstów i tak dalej. No i okazało się, że jakby okej, no jak będę pisać bardzo dużo i bardzo szybko, to wyjdę na swoje. Oczywiście wpadłam w pułapkę też kontentu w internecie na temat good content i tak dalej. Zresztą pisałeś o tym własny post, więc wiesz, o co chodzi. I bardzo polecam. Dla początkujących copywriterów to jest po prostu złoto. Ja niestety wpadłam w tą pułapkę. Dowiedziałam się, że mogę tam zarobić 4000 zł. To było dla mnie już naprawdę bardzo fajną kwotą wówczas. I tak zrobiłam po prostu.
Spróbuję doprecyzować. 4000 zł to jest fajna kasa, ale 4000 zł na tamtejszym good content to nie jest fajna kasa. Tak no, na marginesie. Wiesz, na mnie robiła wrażenie tylko kwota. Dlatego, że to było takie bezpieczne, że w razie gdybym nie znalazła klientów, to będę pisała dużo na good content i będę miała, żeby wyżyć, tak, żeby sobie coś ugotować na przykład. No ale faktycznie jak się bliżej spojrzy na temat, to no niestety to nie są dobre pieniądze, nigdy nie były i nie będą. Więc tak. I ja bym to zrobiła drugi raz. To było głupie, ale zrobiłabym to drugi raz zwyczajnie, dlatego że ja miałam też jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa, że wiedziałam, że jak spadnę, to ktoś mnie złapie. I są tacy ludzie, którzy naprawdę mają już straszny stan psychiczny, ale muszą siedzieć w tej pracy, mobbingowani i tak dalej, bo nie poradzą sobie zwyczajnie. Nikt im nie pomoże. I w takim wypadku na pewno bym się nie odważyła zrobić tak, jak zrobiłam ja. To znaczy, że zrobiłabym tak, jak ty prawdopodobnie, żebym siedziała, odkładała i dopiero jakbym miała stałych klientów z freelancingu, z copywritingu, to bym dopiero odeszła. Chociaż też z wielką obawą, bo no niestety to nie jest, bycie na freelancerem to nie jest najłatwiejsza droga i to nie jest najbezpieczniejsza droga. No. Zdecydowanie. Tu doprecyzuję w takim razie, bo tak jak mówiłem, zmieniałem pracę parę razy i te 2 lata na etacie przesiedziałem. Działałem dwutorowo, gdzie siedziałem na etacie i po etacie, po godzinach jeszcze stukałem zlecenia i to portfolio już się budowało. I też dosyć ważne jest, nie mówię, że jak jesteś w toksycznej pracy, to ją rzuć, iść na freelance i co będzie, bo jak będziesz mieć ścianę za sobą, to musisz sobie poradzić, bo inaczej kaput, ale można zmienić pracę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić pracę. Wiem, że są obawy ludzi, że a co będzie, jak nie znajdę pracy. Nie rzucasz pracy i nie zaczynasz jej szukać, tylko zaczynasz szukać, a dopiero potem rzucasz. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zajrzeć na Rocket Jobsa i sprawdzić, co dają na przykład. Jeżeli się okaże na przykład, że za twoje kompetencje dają więcej hajsu niż teraz zarabiasz, to jaki masz powód, żeby siedzieć w obecnej pracy? Na tej zasadzie. I w momencie, u mnie było takie przejście do rankomatu, gdzie w rankomacie mogłem pracować dużo mniej, pod dużo mniejszym ciśnieniem niż wcześniej. I ja po godzinach jak najbardziej mogłem sobie te zlecenia stukać. Faktem, że jak pracujesz dla dużej firmy, no to prawdopodobnie masz zakaz konkurencji i nie możesz realizować zleceń z tego zakresu, ale realizowałem inne zlecenia i wpadała z tego kasa, portfolio się budowało i to wyjście z etatu było o wiele, wiele, może nie prostsze, ale bezpieczniejsze. Bo to jest coś, na czym ludziom zależy, żeby było bezpiecznie, nie od razu milion baksów na konto, tylko żeby było po prostu bezpiecznie. Tak, nawet dobrą sytuacją jest, dobra sytuacja to taka, kiedy masz zwyczajnie tych stałych klientów i wiesz, że będziesz ich miał, tak? Nawet jeżeli nie masz strasznie dużych oszczędności, ale jeżeli masz stałych klientów i masz umowy zagwarantowane, że masz tam miesiąc wypowiedzenia, 2-3 miesiące, to wówczas to jest bezpieczna sytuacja. To znaczy, że klient ci nie zostawi z dnia na dzień, bo umowa mu nie pozwala. Dokładnie. Prawie jak etat. Coś, na co zwracałbym uwagę w sytuacji, kiedy ciągniesz toksyczny etat i freelance, w momencie pierwsza rzecz, na którą bym zwracał uwagę, to jest stawka godzinowa na freelance i stawka godzinowa na etacie. Jak stawka godzinowa na freelance zaczyna przekraczać tę na etacie, to jest pierwszy sygnał, żeby się z etatu wynosić. To po pierwsze. Po drugie, w momencie, kiedy musisz odmawiać klientom na freelance, bo masz etat, to jest drugi sygnał, gdzie zastanawiałbym się, że to może być moment na odejście z etatu, bo klienci przychodzą i oni wypełnią lukę po etacie. Najprawdopodobniej. Poza tym, coś, na co ludzie nie zwracają uwagi, to to, ile czasu pochłania etat. Ja robiłem sobie rachunki z tego roku i wyszło mi, że te 2 miesiące na etacie, w ogóle te zarobki na etacie, pochłaniały mnóstwo czasu, a dawały mało przychodu. Bardzo mało przychodu w stosunku na przykład do zleceń, więc to też warto policzyć. No dobra, wyszliśmy z etatu. Chcesz coś dodać? Nie, znaczy wiesz co, chciałam, ale myślę, że zmierzamy w tą stronę, więc poczekam chwilę.
Zmierzamy w tę stronę. Następne pytanie sztandarowe. Moja polonistka mówiła sztandardowe. Jest takie słowo sztandardowe? Nie. Czy ona chciała po prostu, bo czasem mi się zdarza, że chcę powiedzieć dwa słowa naraz. Tak. Zdarza mi się coś takiego, że chcę powiedzieć dwa słowa naraz i wychodzi z tego taki potworek, więc nie wiem. Nazwijmy to standardowym pytaniem. Najtrudniejsze zlecenie w twojej karierze. Dostałam te pytania wcześniej, więc miałam szansę się zastanowić, bo jakbyś mnie zapytał tak z marszu, to chyba bym nie wiedziała. Ale mam takie jedno zlecenie, które było, kurczę, to było zadanie, którym się próbowałam zająć przez chyba półtora tygodnia, aż w końcu mnie dojechał deadline i musiałam się w końcu za to zabrać, ale to był tekst o technicznym due diligence w nieruchomościach. Po prostu ja wiem, o co chodzi jakby tematycznie, ale nie potrafiłam tego napisać w ten sposób, żeby tekst był zrozumiały dla osób, które nie są za bardzo w branży, które nie znają tego branżowego żargonu. I bardzo, bardzo długo do niego podchodziłam i z drugiej strony też bardzo dużo długo go pisałam, bo chyba z 3 dni, tak, a godzinowo z 12 godzin albo i więcej. No ostatecznie dałam radę i się udało. No, to było takie najtrudniejsze, no ale miałam też trudne teksty, mam do tej pory. Ostatnio chyba nie mam aż tak trudnych technicznie, ale no bywały takie koszmary, że... Tak, chyba wszyscy mamy, a dlatego to jest takie fajne pytanie. Tak. Skoro jesteśmy przy trudnych tekstach, to płynne przejście do trudnych klientów. Jaki był najgorszy klient w twojej karierze, o którym nie boisz się powiedzieć? Ja to się boję o każdym źle mówić, szczerze mówiąc. Nie, a tak poważnie to miałam w zasadzie to chyba jednego takiego klienta, z którym zakończyłam współpracę po tym, jak zaczął kwestionować moje kompetencje i dorzucał mi poprawki po prostu z kosmosu. Nie mogę na pewno powiedzieć, jaki to był klient i też nie bardzo mogę zdradzać treści poprawek, ani w ogóle czegokolwiek związanego z tym klientem. Pozostańmy na tym, że to był klient, który podważał moje kompetencje i to bardzo mocno bolało i w ego, i złościło, frustrowało z tego powodu, że po prostu wiem, że miałam wówczas rację. Zresztą, Daniel, wiesz chyba, o którego klienta chodzi. Znaczy nie o którego, a o jaki temat tak naprawdę, bo też faktycznie jak nie mogę mówić, no to nie mogę mówić. Więc tak, Daniel doświadczał moich wahań nastroju w związku z tym klientem. Coś było, coś widziałem po tych wiadomościach, że chyba coś Ewelina jest dzisiaj wkurwiona tak. Trochę. Bywało. Tak było, tylko że no po prostu pożegnaliśmy się, ale to jest też współpraca, która mnie nauczyła stawiać granice. To była taka pierwsza współpraca, która mną potrząsnęła, bo powiedziała, że jak ty się teraz nie postawisz, to ludzie cię będą tak traktować. Bo ja zawsze jestem taka miła, przyjemna, coś zrobię za darmo, bo coś zrobię za darmo, tak? Bo na przykład lubię klienta, coś zrobię za mniej pieniędzy i tak dalej, jak nie potrzeba, jak nie mam jakiejś spiny budżetowej w danym miesiącu i tak dalej. I sobie właśnie tak wtedy pomyślałam, że jak teraz się nie odważysz powiedzieć, to już się nigdy nie odważysz. I ostatnim miesiącu miałam też dwa takie przypadki, że musiałam się po prostu postawić, bo już było bardzo, bardzo niemiło. W takim sensie dla mnie zwyczajnie, bo klient naciska i myśli, że coś ugra. Ja się w końcu uginam i dochodzi do momentu, gdzie ja pękam po prostu, bo już bardziej się ugiąć nie mogę. I wyłapałam jeszcze ten moment przed chwilę, gdzie wyjaśniliśmy sobie i faktycznie powróciliśmy do współpracy na warunkach, które pasowały każdemu. No i wyszło dobrze. Stawianie granic jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotne. Dokładnie, to jest ważny temat i po to pytanie tutaj jest. Ono będzie się powtarzało w każdej gościnnej rozmowie o tych trudnych klientów i o rozwiązania. Bo paradoksalnie to trudni klienci nas najwięcej uczą. Jak powiedział
jeden z moich ostatnio ulubionych cytatów, Bram Stoker powiedział: uczymy się z porażek, nie z sukcesów. No bo sukces po prostu jest, nie? Wszystko fajnie, pięknie, dobrze idzie, tu jest klient, oddajesz tekst, bierzesz kasę, kasa wpada, fajnie jest mieć pieniądze i tak dalej, ale to nie rozwija. A w momencie, kiedy trafiasz na człowieka i uczysz się właśnie, tak jak mówiłaś, stawiać granice, uczysz się, co to znaczy w ogóle postawić klientowi granice, jak się klient zachowuje, kiedy mu postawisz granice. Bo ludzie sobie myślą na przykład, ja pamiętam swoją pierwszą pracę, nie? Przecież nie można się postawić szefowi, bo szef zawsze ma rację, bo zawsze uczyli raz, żeby mieć szacunek do starszych, dwa, żeby nie stawiać się szefowi, bo jak się postawisz szefowi, to cię wyrzuci na przykład. I to strasznie na nas wpływa, to jest chyba wyniesione ze szkoły, że jest takie nauczanie, że nauczyciel zawsze ma rację, że nauczycielowi nie można zwrócić uwagi, nawet jak popełnia błąd, bo nauczyciel zawsze ma rację. Więc no, siedzisz cicho i w pracy też tak siedzisz cicho, bo trzeba być twardym, bo trzeba to znosić, bo to widocznie tak ma być, bo to pierwsza praca, to trzeba odpokutować, zebrać doświadczenie. Nie jest tak. Nie jest tak. Pierwszy raz, kiedy stawiasz granicę, uczysz się, że po drugiej stronie też jest człowiek. I ten człowiek może mieć gorszy dzień na przykład. I w momencie, kiedy ty stawiasz granicę, że mówisz, nie będziemy tak rozmawiać, albo to nie jest poziom konwersacji, na którym ja się chcę poruszać, kiedy ktoś cię na przykład bluzga albo na ciebie krzyczy, no to wtedy nagle ta druga osoba ma dwie rzeczy do wyboru. Albo się ogarnie i przeprosi i powie, sorry, słuchaj, nie powinienem się na tobie wyładowywać, bo tu w sumie to nie jest twoja wina i tak dalej. I też ma z tyłu głowy, że ty sobie nie pozwolisz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten klient może zareagować w taki sposób, że co ty mi tutaj będziesz gadać? Płacę wymagam. Ty masz mnie znosić. Jak ci się nie podobają moje pieniądze, to won. Mam 10 kopików na twoje miejsce albo AI. No i to jest... Ludzie się martwią takim czymś, ludzie się przejmują, bo klient nie skrzyczał, ale ja na przykład się cieszę, bo to klient mi wprost powiedział, że nie jest moim klientem i ja nie powinienem z nim współpracować, więc powinniśmy być klientom wdzięczni za to, że się ujawniają. Z drugiej strony też, jak są tacy klienci, którzy po prostu czasem się poczuwają za bardzo w rolę takiego, powiedzmy, pracodawcy, który ma zawsze rację, to takim zachowaniem, jak stawiasz tą granicę, to pokazujesz, że ty nie jesteś jego podwładnym, tylko jesteś jego partnerem. Partnerem biznesowym i też oczekujesz, żeby traktował cię z szacunkiem. Jak ustalasz sobie jakąś kwotę za twoją pracę, to albo akceptuje, albo szuka kogoś innego. Bo to nie jest tak, że właśnie jest twoim szefem i on sobie ustala, za jakie pieniądze ty pracujesz, tylko ty jesteś freelancerem, copywriterem i piszesz za takie stawki, które ci odpowiadają, które zaspokajają twoje potrzeby życiowe, normalnie, tak? Jasne. To się powtarza dosyć często właśnie, że zdarzyło mi się raz albo dwa, że klient traktował mnie jak pracownika na etacie i ja musiałem klienta uświadomić, no zaraz, my tu nie mamy umowy o pracę, ja nie będę u pana siedział od 8 do 16 non-stop, bo mam też no, innych klientów, nie? I to też trzeba mieć na uwadze, że trzeba tych klientów pozyskiwać i mieć ich więcej niż możesz przerobić, dlatego że żeby móc dać klienta na, że tak powiem, podmiankę, w momencie kiedy jeden z klientów zaczyna, nazwijmy to, być trudnym we współpracy. I to też buduje taką pewność siebie, że w razie czego to ty masz 10 klientów na jego miejsce, a nie on 10 copywriterów na twoje. Gdzieś czytałem, że ta strona w negocjacjach, której mniej zależy, wygrywa. Ma większą kartę przetargową i trzeba o tym pamiętać, bo ludzie często zapominają, że nie mogę odmówić klientowi, jak klient przychodzi, bo coś tam, bo nie będę miał drugiego. Dokładnie i to jest też coś, czego bardzo długo się bałam i bardzo długo walczyłam z takimi rzeczami. Właściwie to nadal czasem mi się zdarza, jak się przywiążę do jakiegoś klienta, to boję się go stracić zwyczajnie, że nie będę kolejnego. Ale kiedyś gdzieś przeczytałam i nie wiem, z kogo to jest cytat i czy w ogóle, nie no, ktoś to musiał powiedzieć najpierw, że klient jest jak autobus, przyjedzie następny. I od tej pory kieruję się tym wspaniałym cytatem i za każdym razem, jak sobie to powiem, to faktycznie ten klient pojawia się i płaci lepszą kasę czasem.
nawet. Jasne, to trudno przypisać ten cytat komukolwiek, bo on się pojawia nawet nie tylko w kwestiach copywriterskich, ale też w związków i tym podobne rzeczy. No tak. Pewnie sobie przejdziemy dalej. Kolejne pytanie też jest ciekawe. Trochę już padło, ale może wniesiemy nową jakość do tej odpowiedzi. Co dało ci największego boosta w karierze? Specjalizacja. Niekoniecznie do zarobku. Czyli jednak ale specjalizacja. Tak. To jeżeli chodzi o zarobki, no to tak, to już mówiłam, ale jeżeli chodzi o takiego, no może taką pewność siebie i nie no, właściwie pewność siebie w tym pozyskiwaniu klientów, to faktycznie specjalizacja i to, że mogłam sobie już zacząć budować portfolio i to takie całkiem fajne i poważne. Jestem widoczna już w tej branży nieruchomości, także tak, specjalizacja na 100%. Bo dała mi fajne współpracę i dzięki temu mogłam zbudować fajne portfolio, bo zdarzają się współprace, których nie mam NDA-ki, więc tak, zdecydowanie. Myślę, że gdyby nie specjalizacja, no to nadal bym się gdzieś błąkała po tym rynku, pisała o wszystkim, była zmęczonym copywriterem, który pisze od rana do wieczora. Dokładnie. No, nie pozostaje mi nic innego, jak się pod tym podpisać. Jak widać, temat wraca, bo powtórzył się w ciągu tej rozmowy dwukrotnie, więc to jest ważne. To jest ważne, ludzie mogą nie chcieć tego przyznać, ale to jest ważne, żeby jednak być specjalistą w danej dziedzinie i nawet powiedziałbym, że nie tylko specjalistą w branży, ale też specjalistą w formie, bo jak ktoś specjalizuje się w artykułach blogowych, to może pisać niezłe maile, ale nie napisze takiego maila jak specjalista od maili. A specjalista od maili napisze niezły artykuł blogowy, ale nie taki jak specjalista od bloga. Więc miałem taki okres niedawno, że chciałem dziubać sobie wszystkiego po trochu, ale jednak wracam do tych blogów. Wracam do tych blogów, po prostu najlepiej mi się to robi i mogę to robić najlepiej. I co za tym idzie, z tego prawdopodobnie będzie najlepsza kasa. Więc nie ma się co spinać i tak jak Ewelina powiedziała, specjalizacja. Tak jest, ja też ostatnio zauważyłam, że coraz częściej uciekam do blogów. Jednak, nie strategia? Wiesz co, jeżeli chodzi o strategię, to takie średnie zapotrzebowanie widzę ze strony freelancerów. Raczej jak klient potrzebuje jakiejś takiej strategii od A do Z, to uderza do agencji. Ja zresztą też w agencjach różnych współpracuję z agencjami różnymi i tam też jestem częścią zespołu, który przygotowuje takie strategie. To jest ciekawe, co mówisz, no bo to też jest taki tryb domyślny, że potrzebuję strategii, mam na to kupę kasy, jestem dużą firmą, więc idę do dużej firmy. Ale słyszałem w wywiadzie z Jackiem Kotarbińskim, że nie powinno się oddawać strategii agencjom. Że strategia powinna być wewnątrz, w jakimś tam dziale marketingu, czy w zarządzie, no w zarządzie nie, w dziale marketingu, a realizacja tej strategii dopiero powinna iść do agencji, bo jak zlecisz agencji przygotowanie strategii, to oni zrobią tę strategię pod siebie. Jak nie określisz dokładnie, bardzo dokładnie specyfikacji, to mogą ci oddać po prostu półprodukt albo coś, co im opłaca się, żeby klient był rentowny, a nie żeby dowieść efekt. I to jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem, bo kiedy mówimy o strategii marki czy strategii komunikacji dużego korpo, to nie jest 5000 zł, podejrzewam. Jeśli to jest projekt na rok na przykład plus realizacja, to myślę, że 5000 zł to jest jedno posiedzenie. Wiesz co, nie wiem o co pytałeś, bo zaczęło mi strasznie przerywać. A gdzie obcięło? Więc ostatnie, nie wiem, 20 sekund. Zatrzymałam się na tym, że mówiłeś, że nie oddaje się do agencji, czy słuchałeś tam Kotarbińskiego, że nie oddaje się do agencji, tylko wykonanie dopiero i tego wyjaśnienia dalszego nie słyszałam. Tak, wykonanie. Dlatego, że kiedy zlecasz, ciekawe czy to mnie szarpie, czy ciebie, to się wytnie jakby co. Nie, bo ja mam neta z telefonu, załatwiliśmy sobie zestaw. O, masz. Mieliśmy do końca sierpnia jednak. Ja myślałam, że do końca września. No i chciał załatwić na dzisiaj, ale coś tam naklikał w poniedziałek. Wydawało nam się, że wszystko jest zaakceptowane. Patrzy wczoraj, nie ma tej umowy. No i dopiero na poniedziałek mamy.
To mój. No dobra, to się cieszę w takim razie, bo zawsze mnie to przeraża. W każdym razie, wracając do tej strategii, nie zlecasz strategii agencji, dlatego że agencja strategię zrobi pod siebie. Zrobi tak, jak jej wygodnie i przede wszystkim za tyle, za ile jej wygodnie. I nie ma tutaj absolutnie, agencji nie zależy na tym, żeby efektywnie wykorzystać budżet klienta, tylko żeby tak wykorzystać budżet klienta, żeby to było rentowne dla agencji. No i teraz jest pytanie, jesteś taką dużą firmą, zlecasz przygotowanie strategii, no to chcesz, żeby to było zrobione efektywnie, bo nie chcesz palić swoich zasobów, tylko chcesz, żeby to było zrobione dobrze, tak? Więc tak, porównałbym to do sytuacji, w której dajesz copywriterowi temat, dajesz mu wolną rękę i nieograniczony budżet, no to taki copywriter napisze ci artykuł na 100 tysięcy znaków albo więcej, z czego 80% to będzie lanie wody. No ale no, jak nie określisz, ile to ma mieć, no to on sobie dośpiewa. I z agencją, ze strategią jest podobnie. Podejrzewam, że w takim korpo przygotowanie strategii na rok, strategii marki, czy strategii komunikacji, czy strategii SEO, czy jakiejkolwiek innej strategii, to nie są pieniądze rzędu 5000 zł, tylko tam no, przynajmniej jedno zero z prawej strony. Wiesz co, z jednej strony mówimy trochę o wartościach ludzi sporządzających strategię, czy copywriterów piszących, dostających wolną rękę, bo na przykład moje wartości nie pozwoliłyby mi odwalić czegoś takiego, że piszę strategię, czy piszę tekst zupełnie pod siebie, bo mam nieograniczony budżet. Absolutnie nie ma takiej opcji. To raz. A dwa, jeżeli chodzi o to, czy oddać, czy nie oddawać strategii w ręce agencji, jej przygotowania, powiem tak, to zależy. Znaczy, zależy od tego, jak mocno klient chce się włączyć w przygotowanie strategii, bo na przykład w agencjach, w których pracowałam, współpracuję, to nie jest tak, że my sobie sami siadamy ze swoim zespołem i sobie to wszystko sami skrobimy, tylko my robimy wszystko z bardzo dużym wsparciem klienta. I to nie jest wsparcie marketingu klienta, chociaż to pewnie często też, bo marketing też musi być na bieżąco ze strategią marki czy komunikacji, ale robimy to z prezesami. Robimy to z prezesami. Ja też, jeżeli robię samodzielnie strategię komunikacji czy marki, ja nie rozmawiam z marketingiem, ja rozmawiam przy marketingu, ale z prezesem, panią prezes ewentualnie, bo ja sobie inaczej nie wyobrażam, żebym mogła zrobić strategię marki, nie znając marki, nie znając osoby, która za nią stoi. Dlatego też jakby mam nowe współpracę i to nie tylko jeżeli chodzi o strategię, ale też o pisanie, to ja zawsze potrzebuję poznać osobę, która stoi za całą firmą. To znaczy, jeżeli mam rozmawiać o treściach na stronie, to rozmawiam o treściach na stronie z panią prezes, z panem prezesem, żeby po prostu zobaczyć, w sensie rozmawiam na przykład online albo się spotykamy, zależy też, gdzie po prostu mamy się spotkać, czy w jaki sposób. Bo ja też muszę wiedzieć, jaki oni mają tą komunikację, jak oni chcą się komunikować z rynkiem po prostu, bo to nie jest tak, że marka jest jakaś bezosobowa. Marka powinna mieć twarz. Ja wiem, że często na przykład firmy nieruchomościowe występują jako takie mityczne my, ale już widzę coraz częściej, że ta marka przybiera twarz i faktycznie chcemy mówić tak, jak ta dana osoba, żeby nie było tak, że jest coś odegrane, że coś kreujemy, tylko po prostu idziemy w to, jak dana osoba się komunikuje, która będzie odpowiedzialna za wizerunek marki, swoją twarzą powiedzmy na przykład. Więc jeżeli jest agencja, która bardzo mocno współpracuje z klientem, to szłabym w to, żebym mogła nawet jakby oddać tak, tą realizację, tylko że musi być bliska współpraca zarządu i często tak jest. Tak, słowo klucz. To wydaje mi się, że to właśnie miał Jacek Kotarbiński na myśli w tym wywiadzie, żeby było to zaangażowanie, ta inwestycja czasu, inwestycja siebie w to przygotowanie, a nie oddaję agencji wszystko i żeby mieć to z głowy, bo ja nie mam na to czasu. No ale nie masz na to czasu, no, ale najbliższy rok twojej firmy może od tego zależeć, nie?
Więc oddasz rok swojej firmy do prowadzenia komuś innemu, to jest twoja firma. Znaczy, no tak. To nie są te poziomy, gdzie wiesz, gdzie prezes myśli o tym, żeby się usunąć z tej firmy, bo on jest wąskim gardłem, tylko inne tematy. No fajnie, że to wyszło, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. To z tymi prezesami, bo ja czasem nie spotykam się z prezesami, może to jest błąd, ale też nie lubię sytuacji, w której... Zależy z jakiej wielkości firmą rozmawiasz. Ja też nie zawsze miałam kontakt z prezesem i na przykład taka współpraca tak średnio mi poszła i zasadniczo już w tym momencie nie mam. Więc zawsze wolę gdzieś tam, no wiadomo, że jak korpo obsługujesz, no to ci raczej prezesa na freelancera nie będzie cię rozmawiać. Też do tego zmierzam, tak. No. Znaczy, ale jeżeli takie mniejsze firmy, to zawsze warto, na przykład z agentami nieruchomości, jak mam do czynienia z jakimiś biurami nieruchomości, no to zawsze staramy się zrobić tak, żeby uczestniczyła w tym również pani prezes, pan prezes. Pewnie. Znaczy, uczestniczyła pani prezes w sytuacji, kiedy jest dział marketingu, bo zdarza mi się, nie wiem, może to mnie się tylko tak zdarza, że w sytuacji, kiedy prezes jest jednocześnie szefem marketingu, albo w ogóle kiedy tylko prezes jest w firmie, to powoduje pewne problemy, że jest trudny kontakt z tym prezesem, trudny kontakt w sprawie marketingu, dlatego że prezes zawsze będzie miał ważniejsze rzeczy do roboty niż na przykład ogarnięcie strategii czy treści na stronę, no bo tu jest zamówienie, czeka klient, trzeba to ogarnąć logistycznie i tak dalej, zorganizować płatności, gasić pożary i zawsze to będzie ważniejsze niż ten marketing, więc tutaj też powiedziałbym, tak jak ty powiedziałaś, to zależy. No właśnie, to naprawdę zależy, bo są tacy, znaczy to też zależy od procesu w firmie, tak naprawdę, czy ten prezes musi faktycznie gasić pożary, czy nie, a czasem nie musi, bo ma od tego ludzi i jest w stanie skupić się na strategii, wie, że strategia to jest jedna z ważniejszych rzeczy w firmie i tego nie może nikomu oddać, tak bez żadnego nadzoru, powiedzmy. Więc wtedy się zdecydowanie częściej stawiają. Teraz mnie zwiesiło. Nie, chciałem sprawdzić, to i tak się wytnie pewnie, chciałem sprawdzić, ile my mamy nagrania w tym StreamYardzie. 57 minut. Naraz, max. Nie, dobra. No jedno posiedzenie chyba możemy sobie siedzieć do oporu, do GITES. Dobra. Okej, okay, teraz taka krótka pauza, żeby się dobrze w montażu wycięło. Co? Ostatnie dwa pytania zostały, z czego ostatnie pytanie to jest prosizna. Już to nie sądziłam, że nam tyle tutaj, nie? A co, że długo? No, znaczy ja nie czuję tego upływu czasu, nie? Bo jakoś mi się tak dobrze gada, ale ale myślałam, że będzie krócej. Czemu? Ja tak szacowałem, że godzinę. No, dobra. No to co? Przedostatnie pytanie. Jeśli mogłabyś dać jedną, tylko jedną radę początkującym copywriterom, co by to było? To jest oprócz pytanie specjalizacji. To jest pytanie, do którego się kompletnie nie przygotowałam, dlatego że po prostu jest tyle rad, które bym chciała dać początkującym copywriterom na własnym przykładzie i na przykładzie ludzi znanych mi z branży. No ale takie jedno, kurczę, no naprawdę bardzo, bardzo ciężko, oprócz specjalizacji. No to myślę, że weźcie copywriting na poważnie. Może to jest taka uniwersalna dobra rada, która rozpoczyna jakby dalszą drogę, tak? Bo jeżeli weźmiesz coś na poważnie, czyli faktycznie stwierdzisz, że dobra, teraz będę robił copywriting i nie będę chaotycznie po tym rynku szalał, tylko naprawdę się przygotuję, żeby mieć dobrą podstawę, żeby zarabiać fajną kasę i żeby mieć z tego naprawdę taki spokój i radość. To myślę, że wzięcie po copywritingu na poważnie i potem już wychodzą dalsze z tego kroki, takie jak badanie rynku na przykład, badanie analiza konkurencji,
wybranie specjalizacji i tak dalej. Jak weźmiesz na poważnie, że chcesz to robić, a nie tylko sobie tam gdzieś tam pisać na boku, bo umiesz, bo dostałeś 5 z klasówki, czy nie wiem, 90% z matury, tylko faktycznie, dobra, postanawiam, chcę pisać, chcę to robić zarobkowo i chcę z tego żyć, to myślę, że to jest pierwszy dobry krok, żeby zbudować fajnie działającą działalność. No, może być. No, działalność jest docelowo, żeby działać. Tak, nie? Żeby także działała. No. słownictwem nie przejmował. Ale to ciekawe, co mówisz, bo to by oznaczało, że osoby, które tylko dorabiają w copywritingu, nie mają prawa narzekać na stawki albo na klientów. No bo tak? Nie chodzi o to, że nie mają prawa narzekać. Ja nikomu żadnych praw nie odbieram oczywiście, ani czynnych, ani biernych. Ja odbieram. Ale chodzi o to po prostu, że dobra, jeżeli dorabiasz, bo chcesz, to kwestia decyzji, jeżeli chcesz dorabiać, dorabiaj, okej. Ale jeżeli chcesz na tym naprawdę dobrze zarobić, to potrzebna jest ta decyzja, że faktycznie się przyłożę i będę teraz robił wszystko, żeby freelancing, copywriting stał się moim sposobem na życie. O to mi chodzi, bo jeżeli ktoś chce sobie dorabiać, okej. Niech sobie dorabia, ale to do tego myślę, że też trochę trzeba się przygotować. Też trzeba wziąć to na poważnie, a nie, że to jest tylko pisanie takie, co widzę u bardzo wielu początkujących copywriterów, że jest pisać każdy umie, więc sobie będę teraz dorabiał w ten sposób. Chodzi o to, że to jest właśnie ta kwestia decyzji, że jestem pewien, że będę tak dorabiać, będę tak pracować i teraz robię wszystko po kolei, żeby faktycznie z tego zrobić jakiś dobry deal. Jasne. Mi przyszło na myśl, jak mówiłaś o tym, żeby podejść do tego na poważnie, taka sytuacja przykładowa, posłużę się alegorią, gdzie człowiek może na przykład mówić, że przecież robię 10 pompek dziennie, dlaczego nie rosnę? Albo przecież zrobiłem dzisiaj 10 tysięcy kroków, dlaczego nie chudnę? Że wiesz, że ktoś trochę coś porobi. 10 tysięcy kroków się nie chudnie? Kurde, no. Cały mój plan fitnessowy teraz zrujnowałeś, bo na tym polega mój jedyny fitness w życiu. Ja, wiesz co, nie jestem specjalistą od tego. Myślę, że będę tu kiedyś rozmawiał z dietetykami, ale wiesz, mam takie niejasne poczucie, że chudnie się od deficytu kalorycznego, ale 10 tysięcy kroków chociaż w tym pomaga, to nie stanowi tego deficytu w całości, bo jeśli spalisz 300 kilokalorii w trakcie takiego spaceru, a później ojebiesz maka za 750 kilokalorii, no to musisz zrobić jeszcze 10 tysięcy kroków, żeby wyjść na zero i w ten sposób. I to właśnie ludzie się tak nie zastanawiają nad tym, bo coś trochę zrobią i oczekują efektów tu i teraz i spektakularnych. No nie dzieje się to tak. Wiesz, jeśli tylko dorabiasz i masz powiedzmy 2-3 godziny dziennie na copywriting, dodaj sobie do tego wymęczenie 8 godzinami pracy, albo 8 godzinami spędzonymi z dzieckiem, no to nie oczekuj, że będziesz zarabiać kasę jak topowi copywriterzy ze Stanów, bo to po prostu nie idzie ze sobą w parze. Wczoraj albo przedwczoraj czytałem, że Mike Tyson w szczycie swojej kariery zaczynał trening o 4 rano i trenował do 20. Dzień. Bez wymówek. I powiedział, że gdyby się dowiedział, że jego rywal zaczyna trening o 2 rano, to on by zaczął wstawać o północy. Dobrze mówię? Tak, on by zaczął wstawać o północy. Jakby się dowiedział, że jego rywal zaczyna trening o północy, to zrezygnowałby ze snu. Nie wiem, czy to w sumie jest możliwe, nie jest możliwe rezygnacja ze snu, ale chodzi o nastawienie, że no, jak w coś idziesz, to na full albo no, wcale. Nie tak, że siedzisz, wiesz, połową tyłka tutaj, a połowa tyłka tutaj. Znaczy wiesz, no, w kwestii dorabiania to można sobie siedzieć tak połową tyłka tutaj, połową tyłka tutaj, ale chodzi o to właśnie, żeby nie traktować tego tak... A, będzie to, będzie, nie będzie to, nie będzie. To wtedy to nie będzie. Wtedy to nie będzie, tak. To mi przypomina sytuację typu, to twoje porównanie, przypomina mi sytuację typu napisałam 1000 tekstów na good content i teraz jestem copywriterem. No właśnie nie. Właśnie nie jesteś, bo nie chodzi o napisanie byle jakich tekstów, tylko napisanie takich tekstów, które pokażą twoje umiejętności. I to nie tylko pisania, tylko tych umiejętności, których się wymaga od copywritera. Czyli copywritera, mówię o copywriterze, czyli sprzedaży, perswazja i tak dalej, nie? Tak, taka dygresja, że
copywriting to nie jest tylko pisanie. Tak, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, copywriting to nie jest tylko pisanie. Dokładnie. Właściwie blogi to jest takie, chociaż nie, nawet blogi to content writing to też nie jest takie pisanie, bo tam też trzeba się wykazać siłą, powiedzmy, perswazji, tylko że taką bardziej ukrytą jeszcze. Owszem. No, ale tak jak mówię, możesz sobie siedzieć tym jednym półdupkiem tu, drugim tu, tylko chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, że siedzisz tymi dwoma półdupkami gdzie indziej. I jak się zobowiązałeś, no to już i tutaj swoje siły, i tutaj swoje siły rozdzielaj, tak żeby było dobrze, a nie żeby było takie i napiszę sobie 1000 tekstów na good content i będę copywriterem, tylko faktycznie robię coś znaczącego i na jednym półdupku i na drugim półdupku. Myślę, że tutaj pominęliśmy pewien jeden istotny aspekt tej pracy copywritera, czyli naukę. Bo jest praca, jest jeden półdupek tutaj, jest jeden półdupek tutaj, ale któryś półdupek musi się uczyć. Nie musi się uczyć cały czas. Benjamin Franklin mówił, że taka zdrowa ilość nauki to jest 1 godzina dziennie, czyli 5 godzin tygodniowo. Ja trzymam takie tempo, wiesz, jeśli będzie więcej, to spoko, ale jeśli nie, no to trudno, ale żeby tych 5 godzin tygodniowo było i tym sposobem idziesz do przodu, a nie, że siedzisz, bo to te 1000 tekstów na good content przypomina mi taką sytuację, gdzie wiesz, siedzisz 10 lat na etacie, zero szkoleń, po prostu przerzucasz sobie jakieś papierki z miejsca na miejsce i liczysz na to, że po 10 latach zostaniesz prezesem, bo jesteś lojalnym pracownikiem. No nie, jeśli twoje kompetencje nie rosną, to dostaniesz więcej kasy, być może dlatego, że firma czuje się łaskawa, bo jest duża inflacja i to nie zawsze. Bo są firmy, które mówią, że inflacja nie zależy od nich i oni nie czują się w odpowiedzialności, żeby łagodzić jej skutki, nie chcę pokazywać palcem. Ale no, tu musi być rozwój i musi być nauka, a wiem też, że copywriterzy często nie chcą się uczyć, bo po co siedzieć godzinę czy dwie na webinarze, czy po co przeczytać książkę czy artykuł, czy po co odsłuchać podcastu, który trwa już godzinę i 7 minut prawie, skoro mogę iść i pisać, no ale to nie wystarczy, to może nie wystarczyć. Podcastu można słuchać na 1,5 w przyspieszeniu albo na 2. Jakby komuś było szkoda czasu, to raz, ja tak słucham. A dwa, ja mam po prostu wrażenie, że to są ci copywriterzy, którzy idą na ilość. To są ci copywriterzy, którzy sobie przeczytali, że na good content można zrobić 4000, jak piszesz dużo i szybko. Więc dlatego im szkoda czasu i to jest jakby ich postrzeganie rynku. Tak rynek wygląda i nie chcą z tego wyjść. Ja mam tutaj na końcu języka parę osób z grup copywriterskich, którzy w ten sposób myślą i są pewni, że to tak właśnie wygląda i nie da się zarabiać więcej i za mniej. No ale tak, prawda jest taka, że tu liczy się raczej jakość i nauka tą jakość podwyższa, powiedzmy. Tak. Było coś takiego, też Alex Hormozzi wspominał, że miał znajomą, która pracuje jako kelnerka i zarabia przykładowo 10 dolców na godzinę. Non stop. Więc jej praca na 160 godzin to jest $1600, nie? A gdyby zrobiła sobie weekendowy kurs, to było coś z ratownictwa medycznego, za $250, okej, jesteś $250 w plecy, ale już w tym momencie nie zarabiasz 10 dolców na godzinę, tylko 25, więc masz 2,5 raza więcej hajsu za jakąś inwestycję, nie? I w tę stronę. Już nie mówię o tym, żeby płacić za wiedzę albo żeby chodzić na kursy, bo tak naprawdę, jeśli o mnie chodzi, to dopiero po 4 latach w copywritingu zrobiłem jakikolwiek kurs pisania. Więc nie ma czegoś takiego, że trzeba kupić kurs za 3000 zł, żeby zostać copywriterem. Ja sobie tak myślę, że ja chyba nie zrobiłam żadnego kursu. Z pisania. Jak śmiesz. Nie, my powinniśmy rozmawiać. Ja dużo czytam i pochłaniam wiedzę z książek najmocniej i pewnie dlatego. Czytasz, słuchasz książki. Też, ale ostatnio czytam. Ostatnio czytam, bo mam nowy czytnik podarowany przez narzeczonego, więc muszę czytać na czytniku. Tak, i czytam, ale słucham. A jeżeli chodzi o kursy z pisania, no to tam przeszłam połowę jednego, ale to jakiś anglojęzyczny był kurs.
I ja też dużo nauczyłam się pisania z praktyki. I myślę, że to jest najlepszy sposób na naukę copywritingu. Żeby sobie czasem przeczytać, czasem po prostu coś napisać, żeby ktoś mądrzejszy, może nie mądrzejszy, a bardziej doświadczony spojrzał na to i powiedział, co tu nie gra i tak dalej, i tak dalej. I no ale może, być może przyjdzie ten czas, kiedy kupię jakiś super kurs copywritingu i coś mnie tam zaskoczy. Trochę ego wybiło, nie? Ciekawe. Nie, wiesz co, nie, myślę, że nie. Myślę, że też bardzo trudno będzie ci znaleźć kurs copywritingu, który powie ci coś nowego i nie będzie kosztował mniej niż 3000 zł. Widziałem takie kursy, gdzieś wiesz, w Stanach. Mi nie zależy, żeby kosztował mniej niż 3000, ale jakby chciałabym, żeby mnie po prostu czymś zaskoczył. Czymś, czego jeszcze nie wiem, ale takich kompleksowych kursów to chyba nikt nawet nie produkuje, bo to naprawdę musiał być kurs kobyła. Od poziomu początkujący do poziomu zaawansowany i kosmos. Owszem, owszem. No dobra, mamy ponad godzinę. Godzinę 11 na liczniku. Zostało nam ostatnie pytanie, najprzyjemniejsze. Gdzie możemy cię znaleźć w internecie, Ewelina? Gdzie się udzielasz? Gdzie możemy cię przeczytać, zobaczyć i posłuchać? No to dobra. To zacznijmy od tego, że oczywiście jeżeli ktoś jest zainteresowany, uwaga, autopromocja, zainteresowany tekstami i strategią branży nieruchomości, to może mnie znaleźć na stronie www.recopy.eu. To jest moja główna siedziba dla nieruchomości. Prowadzę też z pewnymi sukcesami i mniejszymi, powiedzmy, mniejszymi sukcesami, portal nieruchomości, gdzie też trenuję swój warsztat, gdzie wpuszczam też osoby, copywriterów, którzy zaczynają, chcieliby trochę popisać dla branży nieruchomości. I no, taka normalna działalność portalu codziennego. Gdzie jeszcze można mnie znaleźć? Jeżeli nieruchomości, no to prowadzę też bloga o freelancingu. On początkowo był o copywritingu, jednak trochę mi się tutaj ścieżki skrzyżowały i postanowiłam iść bardziej we freelancing. Oczywiście copywriterzy nadal tam znajdą swoje miejsce, ale jest już bardziej nakierowany na freelancerów o różnych specjalizacjach. I to jest blog dosłownie o biznesie.pl. O tej samej nazwie mam podcast, który prowadzę też, na początku prowadziłam dla copywriterów, teraz troszeczkę zmienił formułę i jest również dla freelancerów innych specjalizacji. Oczywiście Instagram, dosłownie o biznesie tak samo i Recopy czasem działa, także i to chyba wszystko. Trochę dużo, ale chyba się znajdziemy. Pewnie Daniel też podlinkuje w razie czego. Tak, z pewnością. Wszystkie linki oczywiście pójdę na Lenia i poproszę cię, żebyś mi je wysłała, żebym ich nie szukał, bo przecież jestem copywriterem leniwą bułą. I wkleimy je pod tym odcinkiem, gdziekolwiek on się ukaże. Wszystkie linki będą. Jak coś jeszcze ci się przypomni do doklejenia, do dodania, to jak najbardziej miejsce na to się znajdzie, chyba że jest limit znaków, no to wtedy nie. Ja za dzisiaj ci dziękuję, wyszła z tego mega rozmowa, nawet więcej niż się spodziewałem, nawet czegoś się nauczyłem. Ode mnie jeszcze? Ciekawe. Tak, tego, żeby rozmawiać z prezesem, żeby jednak dążyć do tego, jeśli jest taka możliwość, bo nie dążyłem i to jest coś, co jest wartościowe. Gdzieś czytałem taki cytat, że mądry człowiek uczy się każdego dnia, głupcy z reguły wszystko już wiedzą, więc to... Takim akcentem bym chciał to zakończyć. Mam nadzieję, że każda osoba, która słucha tego odcinka, czegoś się nauczyła. Ja w imieniu swoim i widzów, słuchaczy, Ewelinie dziękuję za jej czas. I co? Myślę, że do usłyszenia. Oczywiście. Ja zawsze chętnie przyjmę zaproszenie, nawet w piątek o 16:30. Także dzięki, było mi bardzo miło.
Spoko, spoko, super. Miłego dnia i siema. Dzięki wzajemnie, siema.